Dzisiaj o aktualnej sytuacji na rynkach finansowych rozmawiamy z Michałem Hołdą, zarządzającym funduszami BPHTFI. Panie Michale, co oznaczają ostatnie działania banków centralnych dla globalnych rynków finansowych? W pierwszej połowie bieżącego roku mieliśmy do czynienia z pogorszeniem się danych dotyczących stanu światowej koniunktury. Co gorsza, pogorszeniu uległy również wskaźniki wyprzedzające mówiące o perspektywach gospodarki na najbliższe miesiące. W związku z tym w połowie roku Władze monetarne największych gospodarek świata zaczęły zastanawiać się nad tym, jakich nowych narzędzi użyć w celu stymulowania światowej gospodarki. O tym, jak trudne są to decyzje, świadczyć może czerwcowe posiedzenie amerykańskiego Fedu. Kiedy to oczekiwane przez rynek przedłużenie programu wydłużania zapadalności obligacji posiadanych przez Fed nie dało niestety rynkom paliwa do wzrostów. Dla dłuższych pozytywnych reakcji rynków w obecnych czasach, w których mamy tak wiele czynników ryzyka dla światowej koniunktury, potrzebne są decyzje śmielsze niż te, których oczekuje rynek. Wydaje się, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z takimi decyzjami, kiedy to na wrześniowych posiedzeniach Europejskiego Banku Centralnego i Fedu uruchomiono nowe programy mające na celu skup obligacji krajów peryferyjnych oraz skup obligacji opartych na rynku kredytów hipotecznych. Inwestorzy zaczęli już obstawiać, że strefa euro się rozpadnie. No właśnie. Najważniejszą konsekwencją wspominanych działań jest ograniczenie duże tego właśnie ryzyka. Dlatego też w pierwszej kolejności i w największym stopniu na działania te powinny zareagować notowania instrumentów, których obecne wyceny w dużej mierze zakładają ten bardzo negatywny dla strefy euro scenariusz. Wymienić tutaj można przede wszystkim przewartościowane obligacje krajów takich jak Niemcy czy Francja, mocno przecenione obligacje krajów takich jak Hiszpania czy Włochy oraz bardzo niskie notowania euro względem większości walut krajów rozwiniętych. Bardzo tanie, przynajmniej względem ich amerykańskich odpowiedników, wydają się również akcje europejskich spółek. A jak może wyglądać sytuacja w długim terminie? Kolejne programy stymulacji monetarnej, które są tak de facto drukowaniem pustego pieniądza, jeżeli odniosą zamierzony skutek i doprowadzą do zaczątków ożywienia gospodarczego, będą musiały doprowadzić do gwałtownego wzrostu inflacji. Wówczas nastąpi masowy odwrót inwestorów z rynków obligacji, których historycznie niskie rentowności nie będą w stanie zrekompensować utraty siły nabywczej pieniądza. Oczy inwestorów zwrócą się wówczas zapewne w kierunku rynku surowców. Z których jedne, takie jak metale szlachetne, będą postrzegane jako alternatywa do trzymania tracącego na wartości pieniądza, a inne, takie jak surowce energetyczne czy metale przemysłowe, będą drożały na skutek rosnącego popytu ze strony odbudowującej się gospodarki. Panie Michale, dziękuję za rozmowę.